Witam was w kolejnym odcinku z Warcraft 3 The Frozen Throne. Lecimy dalej na wyspie Terramor. Tak, tu trzeba było teraz przejść tam dalej. Uwolnij mą siłę. Otwierać te bramy tak dalej, żeby łajba mogła przepłynąć. Spokojnie. Co mnie czeka? Zapchlony kundel. Na szpory i pazury. Wolni bestie. Zwierzyna jest bliska. Wędruję samotnie. Nie wiem, czy to puścić gdzieś te moje... To są jastrzęby, a ja sokoły, kurczę, na to gadałem chyba. Jastrząbki... tutaj jest spoko, kurde, te wieże. Czemu te wieże są takie wielkie? Okej, czyli tutaj mamy kolejną kratę do otwarcia. Spoko. Wytropię ich. Na szpony i pazury. Co mnie czeka? Co do? Nie ma tak dobrze. Wypłoszę ich. Zapchlony kundel. Na szpory i pazury. Uwolnij bestię. Prowadzi mnie instynkt. Dobra, niech Misza pójdzie pierwsza, bo i tak ją zaraz będę musiał wskrzesić. Czy tam przewołać jeszcze raz, po prostu. Może tą kolce bestię też przywołam, chociaż ona nie jest teraz jeszcze taka mocna. Teraz wracamy na łajbę, przepływamy dalej. Nie wiem, co tutaj spotkam. Aczkolwiek moment, bo ja tą łajbę mogę tu przeprowadzić. Nie muszę się cofać tak daleko. Tutaj chyba nie ma żadnej bramy, tylko tam jest. Będę musiał gdzieś tam zejść chyba. Chyba, że... Zresztą sam nie wiem. Chyba nie muszę iść. Znalazłem trop. Wędruję samotnie. Co my tu mamy? To są bandyty jakieś. Tutaj muszę zasumować na moment, żeby tą bramę otworzyć, zapewne. Ale się upewnię jeszcze. Po co ja mam te jastrzębie, skoro ich nie używam teraz? Dobra, zobacz. Uuu, no tutaj się zabunkrowali trochę. Czyli wydaje mi się, nie wiem, czy tu jeszcze jedna brama będzie, ale zobaczymy. Tutaj w ogóle jest jakieś przejście. Jak się do tego przejścia tam dostać? Może tu gdzieś będzie w takim razie. Wypłoszę ich. Łowy rozpoczęte. Na szpory, pazury. Wybierz swoją tutaj. O, akurat chciałem sprawdzić, ile ma do levela pan Daren. Też się wylewelował. Uwolnij bestię. Zapchlony kundel. Uwolnij bestię. Zapchlony kundel. Co ja mu tu mogę dać? Oczywiście ten najlepszy spell. Wytropię ich. Zaraz sobie go użyjemy. W tym miejscu najlepiej. Bo tu trochę tego jest, jednak. Czy ważą się ważyć kłopoty? Ważą się ważyć kłopoty. Wieżyna jest blisko. Bardzo interesujące.
Rozproszenie magii jest. Ła, ty mi pada. Drwina. Jakim cudem oni tak szybko wychodzą z tego? Przecież ja ich nie atakuję chyba. Ale nie mam many teraz. Akurat jest tu kamień many także. Nasze ścieżki zbiegają się. Co mnie czeka? W sumie nie zadaję tyle obrażeń, to powinienem się tymi wieżami zająć. Co mnie czeka? Dobra, tu się otwarło. Tu już ogarnąłem to. A zawczasu na szczęście. Żeby nie musieć się wracać. Uwolnij mą siłę. Tak w wodzie te wieże postawili? Tak, tutaj już raczej będzie koniec, tylko że... tu będzie trochę ciężko. Chyba że... Za, jednak będę musiał się tu przedostać jakoś, czyli tutaj będę musiał to jakoś otworzyć, ale gdzie jest to przejście chędożone? Dobra, to zanim wyjdę tutaj na ląd, to trzeba to obczaić. Gdzie to kurczę jest? Ja nie będę przecież latał niepotrzebnie. Tam i z powrotem. Tak, wiem, że tu jest. Albo tu mają obstawę. Uuu, tu są golemy. A cóż to znaczy? A, że tu jest portal. Okej. Okay. A to wszystko się wyjaśniło, jak widzę. Już wiadomo, gdzie to jest. Jak to nie można tu wylądować? Co za chyn do żony, no. Ale jest runa na szczęście większego leczenia. Ale się leczą tym, ja pierdziele. Dobra, prawie ich mamy. Dostanę jakiegoś itema po nich? Czy nie bardzo? Nie dostanę. Co za... Nie atakują? Tak, wiedziałem. Czemu Rokan leci pierwszy? Durniu. Głupi. Niestety na nich magia nie działa. Nie są już takie mocne te golemy. No to dlatego, że Rexar jest mocny. Znalazłem i jego kumple. Prowadzi mnie instynkt. Na szpory i pazury. Znalazłem trop. Uwolnij bestię. Chyba za często używałem tego pocisku burzy. Dlatego tak mało many teraz ma. Jest blisko. O, i 10. poziom. Miło. Miło mi bardzo. Kolco bestia na 3. poziomie już.
Tylko teraz ciekawe, czy mogę wejść wyżej z tym co poziomem. Mnie czeka? Prowadzi mnie instynkt. Uwolnij mą siłę. Czyli skoro tu już jest wejście, czy tam wyjście było zaznaczone? Nieważne. Można wchodzić i wychodzić. No tutaj może już będzie koniec. Bo tutaj jeszcze shop jest. A może jednak nie będzie koniec. Jaka tu jest wielka flota. Kurczę, schodzić tu na ląd czy nie? Nie wiem co w tym... To w tym sklepie goblińskim jest. A chciałbym się dowiedzieć. Co mnie czeka? Co mnie czeka? Zwierzyna jest blisko. Głowy rozpoczęte. O, runamany, jak miło. Prowadzi mnie instynkt. Dobra, zobaczmy co tu jest. Wędruję samotnie. Same jakieś totemy? Ciekawe, ciekawe, ale ja tego nie biorę. Żadnych statów nie dodaję, ja potrzebuję głównie staty na atak. Jak już to powiedziałem kiedyś, im większe obrażenia, tym większa szansa, że mi nikt nie padnie. Tak, wiedziałem, że to nie może być takie proste, tutaj jeszcze trzeba zejść. Wypłoszę ich. Tak, akurat jest fontanna many. Zwierzyna jest blisko. Ale ekipa się tu zebrała. Jeszcze jedną kolejkę. Co teraz? Nie martw się. Ważą się starzyć kłopoty. Wypłoszę ich. Nie, najpierw trzeba tych załatwić, bo oni tu będą najbardziej wredni. O, teraz. Nie wiem, kurczę, od kogo zaczynać. Od tych najsłabszych najlepiej. No i czegoś się Roka naczepił. Dobra, teraz pytanie, co tu jest? Wieża. A poza tym? To jest jakieś podejrzane, tu mają magazyn. Wędruję samotnie. Ale nic tu się nie czai, na szczęście. Pazury. Znaki leczenia. Co mnie czeka? Łowy rozpoczęte. Manę wezmę. I teraz to wieża. Dobra, jednak to nie tylko wieża. 12 poziom arcymag. Tu jest ich 3. Co to ma być? Ten ma dopiero obrażenia. I te HP. Jasna cholera. Jeszcze żywiołaki. Co to ma być? Wytropię ich. Głowy rozpoczęte. Co mnie czeka? Wypłoszę. Nie wiem, czy dobrze teraz zrobiłem. Oczywiście Pandaren musi obrywać najbardziej. Ach, nie zdążyłem tego spela mu ogarnąć. Nie, no ja tu nie dam rady, bo po prostu się leczą cały czas z kubańca. A ty tu skąd? A, na pewno, chciałbyś. No i chyba mu się uda. No ty... Odchęć, doszcie się. Dobra, tych jeszcze załatwię. Jeszcze jedną kolejkę? Jakim cudem też się tam znalazł? A, bo tu jest kamień wskrzeszania, no.
Trzeba się cofnąć, kurna. Wypłoszę ich. Co mnie czeka? No przez to, że tam mieli dwóch kapłanów, którzy ich mogli leczyć. Prowadzi mnie instynkt. I tylko dlatego im się udało. Czy ważą się ważyć kłopoty? Czy ja tu mam w ogóle... Moment. Coś mi tu nie pasuje. Ja miałem dwie kule chyba na Panderenie. Ciekawe tak w ogóle, gdzie Jaina się zaszyła. Pewnie czeka za miastem. Chcesz łyka? Ja mam dwie kule. Aha, bo to jeszcze ten dodaje, no ta... No, miałem rację. Walnę sobie jednego. Bo te dwa nie są mi potrzebne. Jakbym tutaj miał, dajmy na to, szpon ataku. Jeszcze jedną kolejkę. To bym chętnie mu to wrzucił, a tą kulę jadu bym wywalił, w sumie. Uwolnij mą siłę. Zwierzyna jest blisko. Nie, Pandaren, ty nie idziesz pierwszy. Uwolnij mą siłę. Tak miło, że się pokazał. Zadziałało? Nie zadziałało. Jeszcze jedną kolejkę. O cholera, czemu Pandaren? Co on wam zrobił? Już padł znowu. Czemu nie leczy, kurczę, ten... Czemu Rokan się nie leczy w ogóle? No nie, wskrzesił dziada jeszcze. Ale mnie to wkurza. To cię cholera leczy jeszcze. Paladyn. Lata. Zwierzyna jest blisko. Wędruję samotnie. Nasze ścieżki zbiegają się. Biedny Rokan i Pandaren. Czy ważą się ważyć kłopot? Jesteśmy atakowani! Widzę. Siłę. Co mnie czeka? Dobra. Znalazłem to. Załatwiłem dziada. Wpadam w prawidłowy rytm. Kurczę, dwa razy mi odparli, no. Nasze ścieżki. Moment, teraz nawet Rexar powinien sobie sam dać radę. Wędruję samotnie. Znalazłem trop. Uwolnij bestię. On ma jeszcze, kurde... Nie no. Przyginka. Trochę. Na szpory i pasury. Na szczęście on nie ma aż tyle HP. Zapchrony kundel. Ja wam dam się leczyć. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Co mnie czeka? Uwolnij bestię. Nasze ścieżki zbiegają. No jeszcze zdążył. Na szpory i pazury. Uwolnij bestię. Na szpory i pazury. Dobra, udało się. Uff. Trochę to trwało, ale się udało. Tak, dobra. Ostatnia część zadania. Trzeba wypłynąć z portu po prostu. Nasze ścieżki zbiegają się. No to tu już nie ma co tej many regenerować. Gdzie jest moja łajba? Gdzie ty kurna? A to jest strzępie, co to mogą być. Bo raczej tak nie mogę ich zabrać ze sobą. Co mnie czeka? A szkoda, bo jakby była jakaś większa mapa później, to przydałyby się. Jeszcze chwilę niej wypływamy.
Tak się zastanawiam, czy teraz będzie spotkanie z Jane'ą, czy może później. No bo kurczę, trzeba to jakoś wszystko wyjaśnić, nie? Znaczy, ona to musi wyjaśnić. Wytropię ich. Dobra. No, już nas tu nie ma. Co mnie czeka? Prowadzi mnie instynkt. Nie ma tu Jane'y. Nasze ścieżki zbiegają się. Coś takiego. To gdzie ona poleciała? Do Trala od razu? Prowadzi mnie instynkt. Cieszę się, że udało ci się uciec, Reksarze. Nie martw się. Zawiadomię Trala o admiralskiej flocie. Jeśli ten ludź zechce zaatakować Durotar, to wojownicy Hordy będą na niego czekać. Zebranie wojowników Hordy trochę potrwa, a ty w tym czasie musisz zebrać jak najwięcej sojuszników do walki z admirałem. Ten sterowiec dostarczy cię do Mulgore. Żyją tam potężne Taureny. Pomogą ci, jeśli będą mogły. Odszukaj tylko ich szefa, Gerna Woodhoffa. Złożył naszemu wodzowi przysięgę. Tak, tak jest. Ma dodatkowy punkcior. Nice. Jeszcze jedną kolejkę? To ty musisz mieć niestety wyższy poziom. Tak, tobie no nie mogę za bardzo, kurczę, tutaj kombinować. To 12 poziom potrzeba na to, no to nie ma wyjścia, wężowy znak będę musiał. Albo po prostu, dobra, dam mu to dodatkowe punkty. Wytropię ich. Tak, teraz do Mulgore. Ja nie musiałem, kurczę, dalej czytać, już wiedziałem, Mulgore, aha, to Taureny, na pewno. No, czyli tam są Taureny. Dobra, ale ja nie będę odcinka bardziej przedłużać. Dzisiaj taki trochę krótszy. A następnym razem sobie pójdziemy już do Kierna się z nim spotkać. Także dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.